Z tej strony codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj będziemy rozmawiać jeszcze troszeczkę o mechanizmie prokrastynacji. Wiem, że temat już wielokrotnie był wałkowany, ale też nie każdy ogląda wszystkie filmy. A temat jest na tyle globalny, że dotyczy większości ludzi w zasadzie, więc myślę, że warto o nim mówić jak najczęściej. Dzisiaj opowiem Ci o takim małym triku. Ciężko powiedzieć, czy to jest trik. Zmiana myślenia, która u mnie zaowocowała tym, że znacznie lepiej zrozumiałem sam problem prokrastynacji, bo bardzo często ludzie, kiedy mają problem z prokrastynacją i to w ogóle mają błędne powiedzmy wyobrażenie tego. Bo myślą sobie, że dotyczy to ludzi, którzy są leniwi, nic nie robią, nic im się nie chce i tak dalej. Tymczasem większość ludzi na dobrą sprawę ma jakieś ambicje, chciałoby coś robić więcej i to nie są ludzie, którzy nie robią nic. I prokrastynacja nie dotyczy tylko lenistwa. Ona bardzo często właśnie dotyczy ludzi, którzy są w pewnym sensie zajęci, są zapracowani, mają dużo na głowie i dużo robią, dużo chcą zrobić, tylko robią po prostu niewłaściwe rzeczy, czyli źle lokują swoje priorytety. Mając na uwadze zajęcie się jakimiś ważnymi dla siebie rzeczami, uciekają w inne pierdoły, czyli mają dużo rzeczy na głowie, więc mają w co uciec. Starają się zrobić wszystko i po prostu źle lokują. Priorytety. Podam Ci kilka przykładów. Na przykład, ktoś ma egzamin, to jest ważna rzecz, chce się do niego uczyć, ale w momencie, kiedy próbuje się za to zabrać, Przypomina mu się akurat, że potrzebuje iść do sklepu, albo zauważa wtedy, czego wcześniej dziwnym trafem nie widział, że ma bardzo brudno w mieszkaniu, więc akurat teraz musi posprzątać. To jest zajmowanie się pierdołą, która może być ważna w innym kontekście życia, w innym czasie, jutro, pojutrze, może wczoraj. Ona generalnie jest ważna, bo przecież musisz pójść do sklepu czasem i przecież musisz sprzątać. Ale czy to jest ważne akurat w tym momencie? No nie, ale to jest łatwiejsze. To jest coś, przed, tym, przed czym czujesz mniejszy opór. Niż przed na przykład nauką do egzaminu, co jest generalnie rzeczą trudniejszą. Czyli prokrastynacja to jest taki mechanizm, który bardzo często sprawia, że wybieramy łatwiejsze rzeczy, które w innym kontekście nie znaczy, że one są nieważne, tylko one mogą również być ważne, mogą być też pilne, ale nie są ważne i pilne w tym momencie, bo to jest coś, co może poczekać, to jest coś, co mogliśmy zrobić w innych częściach dnia, w ogóle w inne dni. A nie konkretnie teraz, czyli uciekamy w coś, co wydaje nam się łatwiejsze. Zobacz, że przykład sprzątania. Bardzo często człowiek ma problem zabrać się w ogóle za sprzątanie, czuje opór, jeśli nie lubi tego robić, ale w momencie, kiedy ma bardzo trudne zadanie, które jeszcze bardziej go przytłacza, to sprzątanie wydaje się prostsze. To więc można by powiedzieć, jak najprościej zmotywować się na przykład do sprzątania, jeśli go nie lubisz, znajdź sobie bardzo trudną rzecz więc uciekniesz w sprzątanie i posprzątasz, nie? To można w ten sposób też rozumieć. Ale generalnie właśnie problem prokrastynacji bardzo często dotyczy ludzi, którzy są zajęci, chcą dużo robić, tylko po prostu źle lokują swoje priorytety. I zobacz, jaka jest kolejność. Kolejność jest bardzo często taka. Chcę zrobić coś trudnego, coś, co pcha moje życie w odpowiednim kierunku, coś, co pozwoli mi zrealizować moje ambicje, cele, marzenia. Coś, co będzie sprawiało, że będę się realizował na przykład zawodowo, biznesowo czy życiowo. No, ale to jest trudne, więc ja uciekam w coś prostszego. Jeżeli mam dużo rzeczy na głowie i mam na przykład 10, 20, 30 innych pierdół, to mam 20, 30 możliwości, w które mogę uciec. Posprzątać, posegregować maile, wysłać coś gdzieś, pójść na pocztę, załatwić jakieś drobne rzeczy, które też dają satysfakcję, bo przecież załatwienie tych wszystkich tematów daje jakąś satysfakcję i trzeba to zrobić. Więc skoro trzeba to zrobić, to zajmę się najpierw tym, a później. Zrobię to ważne zadanie. Czyli zobacz, jaki tu jest myk. My nie obiecujemy sobie, że zrobimy to zamiast tej ważnej rzeczy, tylko my obiecujemy sobie po prostu jedno. Przesuwamy ten opór, tak jakby tak jak rozmawialiśmy o przesuwaniu oporu. My obiecujemy sobie, że zajmiemy się tym jutro albo zajmiemy się tym później. Tylko najpierw załatwimy te kilka ważnych rzeczy i tu jest cała pułapka. I zobacz, w jaki sposób to należy odwrócić. Ten cały trik. Skoro czujesz, Opór przed tym zadaniem, i ten opór pojawia się najpierw, a ty uciekasz w inne rzeczy, to należałoby zacząć nawykowo. Prokrastynować te wszystkie drobne rzeczy. Czyli nie walczymy z samym mechanizmem, bo ludzie bardzo często, kiedy dotyka ich problem prokrastynacji, kiedy przestają mieć efekty w życiu, kiedy mm, staje się to dla nich dotkliwe, to myślą, że trzeba walczyć z całym mechanizmem. Ja też tak myślałem, ale w momencie, kiedy zrozumiałem to, że sam mechanizm jest naturalny i sam mechanizm dotyczy większości ludzi, tylko po prostu kwestia, co oni odkładają, czy ważne rzeczy, czy nieważne rzeczy, czyli wszyscy coś odkładamy. To kiedy zrozumiałem, że problem nie leży w samym mechanizmie, tylko w ukierunkowaniu tego mechanizmu, to przełączyło mi się coś w głowie i zrozumiałem, że... Nie muszę walczyć z wiatrakami, no bo walka z naturalnymi mechanizmami naszej psychiki jest trudna, ale ukierunkowanie tego mechanizmu może być znacznie łatwiejsze. W momencie, kiedy zacznę brać mniej na siebie, w momencie kiedy zacznę rzeczy delegować, automatyzować i odkładać na później wszystkie pierdoły po to, żeby zająć się ważnymi rzeczami, czyli zobacz, kolejność jest zachowana, odwlekam na później i uciekam w ważne zadanie. Odwlekam na później tą pierdołę. Potrzebę pójścia do sklepu w tym momencie i wracam do ważnego zadania. Odwlekam na później potrzebę w tym momencie posprzątania pokoju i wracam do ważnego zadania. Czyli w momencie, kiedy pojawi się pokusa zrobienia jakiejś rzeczy, która jest mało ważna, staram się odwesieć ją na później i wracam do tego, co jest ważne. Czyli zachowuję cały czas tą samą kolejność, ale to ważne zadanie stanowi dla mnie ten cel ucieczki, a ja odwlekam te wszystkie Pierdoły. Czyli nie walczę z samym odwlekaniem, tylko zamiast odwlekać ważne rzeczy, zaczynam odwlekać wszystko, co jest mało ważne, bo rozumiem, że te ważne rzeczy prowadzą mnie w odpowiednie miejsce w moim życiu, w którym chcę być, a te wszystkie pierdoły nic nie wnoszą i są tylko zapychaczem czasu. I w ogóle, co jest najfajniejsze, to okazuje się, że kiedy zaczniesz odwlekać te wszystkie ważne rzeczy, to nauczysz się asertywności, no bo jak będą ci się piętrzyć te pierdoły na liście zadań, to nie będziesz chciał brać na siebie większej liczby rzeczy, zaczniesz być bardziej asertywny. Zaczniesz lepiej planować. Planować. Nie będziesz chciał tego wszystkiego robić, albo będziesz lepiej planował, nie będziesz tak dużo na siebie brał na każdy dzień. Kolejna rzecz, nauczysz się delegować i zlecać, bo nie będziesz mógł wszystkiego zrobić, albo nie będziesz chciał wszystkiego zrobić. I nauczysz się automatyzować, żeby robić pewne rzeczy szybciej, żeby mieć czas na realizowanie ważnych spraw, bo będzie cię już męczyło odwlekanie tych wszystkich pierdów. I właśnie z tym są korzyści, jeżeli chodzi o nakierowanie. Mechanizmu prokrastynacji w inną stronę. Czyli zobacz, nie musimy walczyć z samym mechanizmem, możemy po prostu postarać się go ukierunkować. Ja wiem, że to brzmi bardzo prosto, ale myślę, że rozumiemy tutaj wszyscy na tym kanale, że nie załatwimy pewnych spraw filmem, który trwa 5 czy 10 minut. To jest tylko kwestia zmiany myślenia, że sam mechanizm nie jest problemem, trzeba nakierować swoją uwagę na rzeczy ważne, czyli zacząć odwlekać inne rzeczy po to, żeby nie mieć w co uciekać. Kiedy. Te opcje dialogowe, te możliwości ucieczki Ci się po prostu zmniejszą. Zablokujesz sobie rozpraszacze, odłożysz na później różne pierdoły i przypilnujesz się, żeby w nie nie uciekać, to nagle w tych opcjach pojawi się tylko kilka ważnych zadań. Więc nawet jeżeli z tego zadania zrezygnujesz, a zajmiesz się czymś innym, co jest ważne, to dalej wygrywasz. I tak na to warto popatrzeć. To był kolejny odcinek z serii Daily 360. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, Komentarz, subskrypcję i widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się hej.